Dzień dobry, witam pięknie w kolejnym odcinku z Among Us na modach. Tym razem nowa klasa Lovers oraz klasa Rover Lovers jako impostor, więc będzie bardzo ciekawie, polecam oglądać. Ale zanim to, na samym początku mam bardzo ważne ogłoszenie, mianowicie o godzinie 17:30 startujemy z streamem specjalnym, tak zwany special, ponieważ wbiło nam 800 tysięcy subów i wybiło nam 300 tysięcy obserwujących na Twitchu, za co wam bardzo pięknie dziękuję, jesteście ekstra, kocham was. I z tej okazji na moim Twitchu dzisiaj o godzinie 17:30 będziemy przeglądać moje stare filmy z 2013 roku. Potem idziemy znowu na Amonga na modach, także zapraszam o 19:30 i o 21:30 i tekstu z moją dziewczyną. Zapraszam gorąco, mam nadzieję, że wpadniecie, a ja już nie przedłużam i życzę wam wszystkim miłego oglądania. Dzisiaj nie będę żulił osoby i łapki, bo jestem szczęśliwy, że się udało do 800k. Dziękuję bardzo, kocham was, miłego oglądania. Dobra, let's see, proszę, nie crewmate zwykły. Lover! Z Mandziem! Mandziu! Ajaja! Dobra, już, przestaję. Co mam robić z nim? Biegać, czy co? Okej, on jest impostorem, nie? Czy nie? Monka Giga! 100% AB. Dlatego to robimy next. 100% AB. Ja wiem, spokojnie. Co? Czemu AB 100%? Czemu? Bo zbiegał z teleskopu na lewo, był tam graf i graf jest raciachnięty. To prawda, w sumie... Graf nie jest impostorem. Ja mogę, mogę potwierdzić. Mam torcza? Chwila, no ja czekałem. Okay. Ja czyżby to ja... Ale jeszcze go nie zabiłem! Matka wersji? Przecież go nie zabiłem! Inaczej, ja wiem, że tyle, ja że AB był na teleskopie. Będę mógł zgłosić to... Stałeś na temperaturce AB? A czy ta w ogóle to było dziwne, bo nikt się nie tepnął do tego ciała, kiedy rzeczywiście był kill. Mandzio, ty widziałeś, co mam, czy nie? U mnie to było strasznie dziwne i wyglądało rzeczywiście, jakbym ja zabił. O, to ci pokażę. A, no to my bad. Ale kurde, wydaje mi się, że no Matrix tego na pewno nie zrobił. Nie wiem, jak to się stało, że on tam umarł. A nie martw się, nie martw się, to nie jest tak, że my posądzamy Matrixa, posądzamy ciebie. Nie, to graf mógł być szeryfem i się zabić. A właśnie, on był szeryfem po prostu i we mnie strzelił. No mogło tak być. A, bo strzelić Baby'ego for the lose! No właśnie! Czyli jednak graf umiera pierwszy, nawet jak... Okej. Mogę się wytłumaczyć, czy jestem martwy. Mogę się wytłumaczyć, czy jestem martwy. Jesteś martwy. Twój stary. Okej, dobra, to nie, to AB jest czyściutki, bo tylko był tam AB i graf. No jeżeli AB nie zabił... Czyściutki, jestem 100% czyściutki. Ja nie miałem animacji. Bo ja nie miałem animacji, żeby AB skakał na kamuflażu do ciała, dlatego mnie to właśnie tak dziwiło. Właśnie graf do mnie skoczył, a nie ja do grafa, właśnie to było... A, to jest dobre! Okej, no to nie, no to przepraszam, to graf szeryf i AB czysty. Znaczy, jestem 100% tak crewmate'em, proszę mnie nie wygłosowywać. No ale... I proszę mnie chronić, bo mnie zaraz zabiją! Oho! Jezu, widzę, jestem zakochany! No, AB. Tu biegnę. Ej, Mandzio, czy składasz się z 50% z patyka, a z 50% z węgla? Bo byśmy wtedy się pasowali. Taki tekst bym mu na podrych rzucił, jakbyśmy proximity chat mieli, widzowie. Ale nie mamy, więc biegnę za szefem. Czajcie, to jestem torczem, ja widzę wszystko. Ej, AB Blacki. Okej. Okay. Zebo, wpadka, Mandzio. Ty Bogu to jest! On może skakać, czy nie? Okej. Okay. Albo widzowie tak powiedzieć do niego: Mandzio, płonę dzięki tobie. No pokaż mi, że jesteś impostorem, czy żyje, czy nie jesteś, no come on. Mam jakieś zadanie zrobienia, czy nie mamy? No ja biegam za nim. This is my love. Dobra, lećmy tu. Cześć Matrix, cześć ten. Ty, ale to jest actually pogu klasa. Siema, więc około 22 sekund. No. Ja wiem, Matrix, ja widziałem nawet, gdzie to ciało było wcześniej, tylko chciałem rozejrzeć ale się. Ale pogu to jest! Jakieś informacje. Więc to jest tak, Matrix to było wtedy, kiedy ja byłem na adminie, ty byłeś na Vitalsach. I teraz tak, były 4 osoby, co by nam wskazywało, że albo to jest Lucky Lover Skill, albo
faktycznie tam był zrobiony double kill, bo cztery osoby z elektryka przebiegły na O2 i na... A widzowie, a jak loverzy wygrywają grę? Co trzeba zrobić, żeby wygrać grę loverem? To był Zebo, który tam przebiegł raczej. Macie szat wspólny? Okej, i teraz tak, chyba. Ja mam pytanie, nie czy nie ktoś... Loversi. Kto był w tej rundzie w... Gdzie? W storage'u. Ja byłem w storage'u właśnie, teraz. Trzeba przeżyć. Okej, Zebo. A kto był w medbayu? Ja, Mitrix Mandzia. Pod sam koniec ja, rundy Mitrix, ja Mandzia, byłem. Tak. Tak, jak, dobra, generalnie ja... I no, dla, mam i dla mnie w takim razie, jak się tam... A dobra, nie mówię. Jak się tam znaleźliście? Bardziej mi zależy na... My z elektryka przybiegliśmy, no. Ale my Nexa naprawił światło, ja poczekałem na niego. No i właśnie, chciałem powiedzieć. Ja dobrze, a mam pytanie, tylko wy naprawiliście to światło razem z kimś, czy sami we dwójkę? To Nexa musi mówić. Obok mnie na światłach był AB i Blacky. I tam jeszcze dobiegł Zebo. Ja szedłem teraz, no. Ja i bym zabalałem na początku właśnie światełko, nie? No tak, no ja generalnie z Mandziem poszliśmy w prawą stronę, a oni zniknęli, nie? Więc im tutaj dwa fragi padły. Jeden frag padł tam, gdzie Mitrix mówił, a drugi padł... Mitrix, masz timing? 20-22 sekundy. One razem poleciały, ja bym nie? Tutaj, ja bym, nie razem. Ja bym tutaj... No co ty gadasz? Nie, to niefortunny timing, w tym samym momencie jakoś padł. No raczej. Może double kill, anyway, no jest sekundka, dwie. Okej, dobra, czyli to nie jest... Czyli, dobra, i teraz turbo ważne informacje. W takim razie to nie jest kill loversowe, a dwa ciała są obok siebie, proszę państwa. Co znaczy? Że tam było dwóch impostorów. Okej, okay, czyli Blacky i Zebo, tak? I double. I Nexa ja? I Mandzio się giga kryją. A gdzie skończyłeś rundę Blacky? No ja, ja skończyłem rundę na adminie i pobiegłem do wypracu i skończyłem, jeszcze raz poszedłem do tego, do admina zobaczyć, gdzie kto jest i ten. I sobie na adminie skończyłem rundę. Mhm. Nie wiem, ja... Nie wiem, Zaszka stał przy mnie w Vitalsach, poszedł na admina i potem mi zniknę. Chciałem sprawdzić admina i go tam nie było. Nie, to byłoby debilne, żeby ja też te ciała reportowałem. Też, jesteśmy, no ale jest 7, nie? Także to nie jest taki... Natomiast to, jeśli chodzi o tego killa, jeśli chodzi o tego killa, to 100% clearem jest Mitrix oraz ja. Jeśli chodzi o... Ja, czym jestem clearem? No bo byłeś na Vitalsach w momencie, kiedy te ciała były robione. Mogę skłamać. No, ale byłeś na Vitalsach, widziałem jak tam stałeś, mi. No tak. Dobra, i czy nasza taktyka teraz, masz z Mandziem czas podczas swojej tylko no staliśmy razem, a ty okay. Odbiegłeś, poszedłem cię szukać i ci nie było. Nie, nie jestem. Okej. Okay. Gdzie? Pokażcie mi ten wspólny czat. Chcę go zobaczyć. Lewa góra, dobra, Mandzie jest lewa góra, idę. Albo ja tutaj zostanę. Czy składasz się się w 50% z pochodni, znaczy z patyka, a w 50% z węgla? Bo pasowalibyśmy do siebie. To przez ciebie tak płonę. Lecę. Dobra. Okej. Dobra, spokojnie, teraz tak. Kto był na kamerach? Ja właśnie byłem. Prawda, świeciły się, widziałem. I widziałem, jak Mandzio idzie do lewego reaktora. Zajebiste! Nie wiem, czy wiesz, że to jest Venta, czy nie, ale wątpię, tak to wyglądało. Tak, wyskoczyłem z Venta i pokazałem się przed kamerami, żebyś zobaczył, że to no zrobiłem. Nie, akurat jak wszedłem, to wtedy, wiesz, dlatego. Akurat wtedy dobra. Wyskoczyłem, wiem, bo czekałem, aż się zaświeci. Więc teraz tak. Za tego killa jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie Mandzio. Ponieważ, już wam powiem nie, dlaczego. Nie. Czekaj! Już wam powiem dlaczego. 10 momentów, kiedy Zacha się zestrał. Powiem tak, dobra, Zacha, czemu nie poszedł... Nie, gdzie ty pobiegłeś? Bo tańczyliśmy na kamuflażu ty, Zebo, ja. I ja pobiegłem w dół, a wy gdzie pobiegliście? Ja latałem razem z tobą. Jak Zebo otwierał drzwi do storage'a, to byłem razem. Ja z Zebo się cały czas za rączki trzymałem. Czemu tak długo leży reaktor? Ktoś po nas przeleciał, co oznaczało, że wydaje mi się, że to był Mandzio. Teraz tak, Blacky był... Ja byłem cały czas teraz... na górze mapy. Nie byłem przy was, byłem cały czas na górze Mandzio mapy. Był ale my byliśmy na górze mapy. Ale Mandzio z laba wybiega, zostaw go. Ale ja was nie widziałem. Okej, okay, dobra, to jeśli w takim razie Mandzio potwierdzasz dobra, to... inaczej, Zaszka, czekaj. Lewy reaktor naprawił Mandzio, prawy tak. reaktor naprawił Mitrix i Blacky, i bo ja tam byłem obok. Zeba był na kamerach. Nie, dla mnie Zacha jest impo.
I nie, z tej rundy z admina też mi zniknął i prawdopodobnie dobrze, się zwentorzył. Dobrze, no świetnie. Właśnie chciałem, żebyśmy się razem trzymali, aby... Świetnie, świetnie. W takim na razie jestem też, absolutnie też najgorszym na impostorem na świecie, bo latam za ciałami drugi raz, Mitrix. Nie no, mogłeś więc proszę równie... ciebie, teraz nie intuj. Ale mieliśmy kamuflaż i stoisz na środku, widząc mnie, mnie magicznie i Zebo na takim znaczy, dużym no, rężu. Możesz być albo najgorszym impostorem, albo najgorszym crewmate'em. No to masz do wyboru albo jedno, albo drugie. Albo jest Jesterem. Zrywa mnie w takim razie Mandzio, bo już mnie się tiltuje teraz. Dobra. Ponieważ nie miałem żadnych informacji, jakby ktoś potwierdził, że jesteś w Medbayu, to byśmy inaczej to rozegrali. No na przykład Mitrix to powiedział. Tak, ja powiedziałem dwa razy. Dobrze, że w ogóle to powiedział. W takim razie to może być kill albo Mitrixa, albo Nexa. Ponieważ brak był w Medbayu, Zebo też rozstoreczył. Dobra, przykro, Zacha, dobra. Nie wytrzymałeś. Jak to do powiedzenia, Zaszka, klirowałeś Mitrixa rundę temu. A teraz emocjonalnie wołtujecie. Zacha jest typem gościa, który was powie, ale mnie kurwa tiltujecie po to, żebyście na niego zagłosowali, bo jest Jesterem. Wiem, ale Zacha nie jest Jesterem, jest impostorem. Zacha zagłosowałem, więc on stał pół rundy ze mną na Vitalsach, potem magicznie poszedł na admina, biegnę za nim teraz. Jeżeli... 4 sekundy nie mamy wyboru. I potem chłop nagle znika z tego. Jeżeli Zacha jest Jesterem, to ładnie zagrał, a impostorem jest Zeboj Blacki. Co? Ja nie rozumiem, dlaczego głosujemy na Zacha, no jak dla mnie to jest ja też nie rozumiem, bo pewnie no, wiem, że... Ja wiem, że on pewnie teraz to ograł i jest Jesterem. Emocjonalny ograł, głos i nie wiem, dlaczego Nexa na to poleciałeś. Wiesz czemu? Bo brawo, chciałem wygrać z wami. Executioner! Dlaczego Nexa na to poleciałeś? Nexa, dlaczego na to poleciałeś i od razu zagłosowałeś? Co? Ja to poleciałem, bo... Moi drodzy, chciałem powiedzieć tak. Zawsze mnie zabijają ludzie na początku dla mema, więc jak zaczął się kamuflaż i widzę, że ktoś do mnie podbiega, to spanikowałem i chciałem ich zabić. I jakby to był impostor, to by to było dobre, a przynajmniej sobie zagrałem partię w szachy. Mandzio, ja mam pytanie jedno. Wiesz co, poleciałem na to, bo... Chociaż nie, bo jestem debilem mimo. Bo... No tak. Wydaje mi się, że emocjonalnie Mandzio z Nexa byliście impostorami? Nie, my byliśmy... Nie, Blacki Zebo. Blacki... Tak, oni byli nawet sami, widzimy się razem. W ogóle ja miałem Loversa na czacie i to jest bardzo zabawne. Ja miałem Loversa i to. Nexa masz bardzo ładną czapkę. Ja byłem impostorem Zebo. Loving impostor! You are in love with Blacki! Loving impostor, widzowie! Tego nie grałem jeszcze. Jestem impostorem z buzikiem i jestem Loversem z Blackim. Dobra, czekajcie, zrobię to tylko szybko. Cześć Blacki, co tam u ciebie Blacki słychać? Blacki, chodź. Chodź Blacki ze mną, bo ja ci muszę coś pokazać. Blacki. Blacki, słuchaj. Musimy porozmawiać. Bo to jest ciężka rzecz. Blacki, chodź. Chodź tu. Teraz zobaczysz, czy nie? Mój lover jest idiotą, no co? Nie, ty jesteś olany! 11-12 sekund, AB. Dobra, gdzie? Na kabelkach i ktoś mi dosłownie skoczył z venta, ale nie jestem pewny kto. No to gra w czysty. Na kabelkach, no nad kamerami. Z venta, to mówi moje imię? Kapelusz jakiś wziąłem tylko i normalnie Akian, Naki czy coś szok. Byłem dzisiaj rano pod prysznicem, jestem czysty. Co on robi? Wąchałem, przyjemny. Dobra, no, to kto był w medzie? Używa. No do meda wbiegł. Kto był w medzie? Ja byłem, jestem w dwa teraz. Czekaj, Nexy, byłeś w medzie, a teraz w O2 jesteś? Przeleciałeś mapę w poprzek? Czekajcie, tej dyskusji, bo muszę wyzywać widzów. No bo miałem Blackiego, nie? Zaczekamy, bo bardzo jest dla nas ważna informacja. Gdzie było ciało? Kamery. No to mówię, że byłem obok tego i byłem w O2, przepraszam, zagubiłem się, nie myślę. Okay. A Guzik, gdzie ty byłeś? Teraz jestem, wchodzę do specimena. On nie wiedział, widzowie! No tego nie potwierdził. Ale ja! A Zebo? To tam ja sobie robię taski po lewej na dole. Robiłem... Blacki chyba nie wie, nie? Blacki chyba nie wie, widzowie, w tym jest problem. Tak? Nie wspomniałeś, że miałeś Zeba. Potwierdzam Zeba, czy nie? Zeba nie widziałem, ale widziałem Blackiego, dlatego... Widziałeś? On robił jakiś dom albo kable, tam na początku na elektryka, ale nie wiem dokładnie, czy to było. No, ten, kabelki. Ty byłeś w medyku na początku, czy nie? Ja nie.
Nie, ja powiem tak, ja z Nexe ogólnie zacząłem rundę tak naprawdę, zbiegliśmy sobie do elektryka i zapaliliśmy światełko i później się rozdzieliliśmy, dlatego on mnie widział tam na kabelkach prawdopodobnie, jak je sobie robię. Tak, i tak to wygląda. Mamy prostą sprawę, Zacha wpadka czyści 100% z tego killa, Mandzio, Graf i Guzik byli w medzie albo specimen, zostaje Zebo, Nexe i Blacki. No dlaczego nie możemy wygłosować ich wszystkich? Fakty! Ja bym to przeczekał, ale pamiętajmy o tym. I dziwi mnie to, Mandzio, czemu chcesz tak sprawnie to wrzucić, ale okej. Okay. W sensie, w sensie mnie to ciekawi, ale nie, że do takiego... Ja rozumiem, Mandzio. Ja chciałem tylko przeprosić za moje nieogarnięcie życiowe, bo ja w innym świecie żyję, sorry. Wiecie, mi to trochę tak wiecie. Ja nie wiem, nie widział Zebo coś widział, Blacki kryje Nexiana, Nexy kryje Blackiego. Nie. Ja ogólnie chciałem tak powiedzieć, że ja jakby... Reportując to ciało, widziałem dorsalnie tylko czapkę i to było coś białego, tak? Jakieś białe elementy czapki, ale nie jestem... No to ma jedną osoba... białą owcę, która była akurat ze mną. Ale to nie był Graf. Ogólnie tylko białą część, ale Zebo też ma białą część, dlatego ja nie chcę tego brać pod uwagę, dosłownie jakbym poczekał sekundę, to bym wiedział, kto wychodzi z wenta, bym widział, nie? Pamiętajmy, słuchajcie. Uważajcie na Nexę, bo ja jestem czysty. Miłość połączyła. No chyba... Matka radiowa cisza. Chyba Blacki nie skinił. Jeszcze nie ma radiowa ciszy, podczas lawy jest. Zostawiamy krótko falówki na stole. A. Radiowa cisza. Ha, zabrałem ze sobą. Twój stary. Bzz. Mandzio śmierdzi. Bzz. Graf. Bzz. Twój stary. O, kupił sobie go XLR-a. Tu, a ty wiesz? Już dawno. Bajo, jajo. A czy ty możesz? Dobra. Blackiego ktoś rąbnął. Blackiego ktoś rąbnął! O nie! Guzik! Nie! Nie! Kurwa! Vale Momo na łeb, es?